Panie trenerze, ostatni mecz w roku, no nie do końca udany. Czego dzisiaj zabrakło, żeby zgarnąć tą pełną pulę? No ciężko sobie garał tym meczem, był bardzo dobry początek, albo super początek. Prowadziliśmy 3-0. Później w drugiej tercji se te losy obrócili. To jest przeciwnik, po prostu tychy strzelali bramki. Później znowu my prowadzimy obrankę, wyrównalo się karne, przegraliśmy te karne. Z punktu widzenia tej pierwszej tercji je to za mało. Je to za mało, ale z drugiej strony no, uraliśmy punkt z mistrzem polskim, takže to je, każdy punkt jest ważny i ten, ale mogło być więcej. Przed nami no, taka dość długa przerwa. Jak trener zamierza wykorzystać ten okres? Tak, my mamy weekend, sobota, niedziela wolne, a od poniedziałku zaczynamy tygodniowy mikrocyklus kondycyjny, gdzie po prostu bardzo ciężko będziemy trenować. Przede wszystkim kondycja w tym pierwszym tygodniu, kondycja, jeszcze raz kondycja. Później kolejny weekend wolny, znowu treningi, święta, takže my to mamy tam zaplanowany jeden lub dwa mecze ze Sanokiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale my ten okres po prostu, tą pierwszą część to będzie kondycja, druga część to już będzie taktyka na zgranie zespołu, dlatego że nas czeka bardzo ciężki początek nowego roku. Oświęcim, Jastrzębie, Nowy Targ, Katowice, także chcemy wykorzystać ten okres do podładowania akumulatorów i do zgrania. No właśnie, a nie obawia się pan, że no taka długa przerwa może wybić zawodników z tego rytmu meczowego i trzeba będzie od początku ich przygotowywać? Nie, myślę, że nie, bo niektórzy zawodnicy potrzebują potrenować, wiadomo, że kłopoty zdrowotne były. Myślę, że nas to nie wybije z rytmu, a że się przygotujemy do tego nowego roku, a że będziemy lepiej grać, bo potrzebujemy, dla nas jest każdy punkt ważny, a że będziemy zdobywać te punkty już od pierwszego meczu. Wiadomo, że to będzie trudne, wszystkie zespoły się wzmacniają, wszyscy będą trenować. Ale my tak samo ciężko będziemy trenować, abyśmy po prostu te punkty zbierali od nowego roku. Już w którymś z kolei meczu występuje między słupkami Robert Kowalówka. Proszę powiedzieć, co z naszym nominalnym pierwszym bramkarzem Michałem Petraszkiem. Czy po nowym roku wróci do gry? Tak, ma kontuzję, jest coraz lepiej. Coraz lepiej. Zobaczymy, to już jest sprawa dla lekarzy, fizjoterapeutów. Jak on długo nie będzie. Ale miejmy nadzieję, że mezi świętami się pojawi na lodzie. No a jak to będzie dalej wyglądać, to zobaczymy. No oczywiście tak samo to jest uzależnione od formy Kowalówki, jak będzie bardzo dobrze bronić. To dlaczego by nie mógł bronić? Nie?